teraz zawracamy. Jedziemy na Wierzchołek. I będziemy próbować zawracać, by zwiedzić nasz obiekt. Zobaczcie, jakie piękne widoki. A my małymi kroczkami zbliżamy się do kolejnego obiektu. Widać go na horyzoncie. Tylko co my tu mamy? Jest Buda, ale pieska nie widać. Tutaj mamy garaż nawet i widać wejście do domu i malutkie gospodarstwo. Teren, na którym stoi dom, jest niewielki. Wszędzie otacza go pole. Wejdziemy teraz do środka. Halo? Tutaj obowiązkowo musi być latarka. Proszę, jaki kredensik. Wypełnione różnymi przedmiotami. Używanymi kiedyś. Pamiątka pierwszej komunii. Dobra, wejdziemy dalej. O kurde, mamy część kuchenną. Cukier, herbata, kawa. Ładny zestaw. Papierośniczki chyba to są, tak? Tak mi się wydaje, tak. Mamy zapalniczkę. Ciekawe, czy zostało coś w środku. O kurde, dom jest w pełni wyposażony. Kochanej babci. Tutaj mamy chyba zdjęcie wnuczki dla mamy. Dalsza część kuchni, piecyk, na którym niegdyś gotowano. Można było również piec tutaj chleb. Bardzo pożyteczny taki piecyk, nie dość, że ciepło dawał. Można było ugotować obiad, upiec chleb, ale kuchenka gazowa również dotarła tutaj już. Zobaczcie. Dom został opuszczony w 2017.
Tutaj mamy spiżarkę. Pozostało bardzo dużo garnków, przedmiotów używanych w kuchni. Dom jest niewielki, ale bardzo ciekawy. Ciekawe, co w szafce. Również jest wypełniona. A tutaj co jest? O kurde, mamy salon. Wow, ale wypasiony. Zobaczcie. Cała porcelana została. Pamiątki rodzinne. Ale piękny obraz. Portfele, dokumenty, nawet maszyna do pisania. Pallas. Tu kolejne portfele. Na ścianie wiszą nadal obrazy, niektóre już spleśniały. Po tylu latach nieogrzewanego domu wszystko nabrało wilgoci. O, nawet Jan Paweł II jest. Zobaczcie, jaką ma piękną otoczkę z bursztynów. Tutaj zegar delikatnie tyka. Ale nie chce się posuwać dalej. Ciekawe, czy wyposażenie szafy również zostało? Tak jest. Zobaczcie, nawet krawaty. Ten jaki ciekawy. Może być taki krawat, ale czy będzie jakaś metka? Coś tam jest. Nie wiem. Chyba rocznika nie wypisywali. Tutaj również wypełnione ubraniami. A co mamy tutaj? Tu już byliśmy, czyli przeszliśmy naokoło po prostu. Powiem wam, że miejsce naprawdę wypasione. Tutaj też wypełnione wszystkim. Domek jest parterowy, więc niewiele zostało nam zwiedzania. Możemy jedynie popodziwiać jeszcze obrazy, które tutaj pozostały. Wejdziemy jeszcze szybko później do garażu i zobaczymy, może jest jakaś ciekawa fura. O kurde, tutaj też wszystko poukładane. Ładny obrazek, latarnia.
Zauważcie, że taki malutki domek, a ja się w nim po prostu zgubiłem. O, tutaj jest jeszcze sypialnia. Bardzo stary. O kurde, tutaj mamy taki fajny zabytek. Beskid z Unitry. Piękne. Bardzo mi się podoba ten PRL-owski klimat. Sarenki sobie biegają. Tu mamy już wyjście. Lodówka. Z drugiej strony otwarcie. Pusta. Dobra. Najwyższy czas zobaczyć, co znajduje się w garażu. O ile będzie otwarty. Zobaczcie, jak szybko zapadł zmrok. Nie było mnie zaledwie 20 minut. Pewnie mamy jakiś chlebik. Uwa. Tak jest. Ale nic nie ma w nim. I jeszcze został garaż. Co mamy w garażu? Zostało trochę rzeczy. Nawet rowerek stacjonarny. Stary telewizor Panasonica. Część kredensu. Oczywiście wszystko PRL. Ale ogólnie nic ciekawego. Dobra. Moi drodzy, kolejny obiekt zaliczony. Ja powoli się zawijam stąd. Zapada zmrok. Dzisiaj już nic nie nakręcę na pewno. I jeszcze będę musiał stać w tych korkach na 100%. Masakra. Jednym słowem. Jestem w drodze do Holandii. Zostało mi jedyne 1100 km. Także w zasadzie za niedługo będę na miejscu. Dobra, moi drodzy. Nie ma co tu gadać, trzeba jechać dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Na razie. Przeraża mnie ten korek, masakra. Dobra, trzymajcie się.